etap to takie drobne jakieś wycinki, które w podłodze porobiłem, czy też jakieś ubytki, które są i które też sobie pospawam. Więc trochę się sprężam, bo zapowiadali deszcz. Zobaczymy. Dzisiaj dla odmiany bez spawania, bez szlifowania. Jest 1 maja, dzień pracy, dzień święta pracy, ale dla mnie dzień pracy, ale przyjemniejszej chyba takiej, bo troszkę tutaj ogarnąć chcę, pozamiatać i poprzymierzać już te listwy, one i tak będą jeszcze czyszczone. To aluminium gdzie niegdzie się widać rozwarstwia. Ale chcę poprzymierzać już te mocowania, tak jak były oryginalnie. Żeby wiedzieć, które śruby poszerzyć pod nito nakrętki. Nie pamiętam, czy pokazywałem. Czy ja to pokazywałem? Chyba nie pokazywałem, więc uwaga. Proszę o chwilę cierpliwości. O, tu mam taki zestaw. Zestaw. To jest M10 śruba. Śruba, która pasuje, ale to też muszę jeszcze wyczaić do tych takich, o, do tych miejsc. Tylko właśnie ja nie wiem, czy niektóre są zapchane, bo w niektórych nie udało mi się tych wykręcić plastików, tylko musiałem je pourywać. I w niektóre pasuje, w niektóre nie pasuje. W każdym bądź razie tu powinno pasować śruba M10. I ona myślę, że może mi się przydać, jakbym chciał jeszcze coś, czyli czytaj tą blachę. Tą blachę dodatkowo przymocować do podłogi, więc chciałbym wykorzystać te oryginalne mocowania na siedzenie, które są też wzmacniane od spodu, żeby za pomocą tych śrub tą blachę jeszcze przymocować. Więc to jest jeden zestaw, ale tutaj też jest taka otwór po tej zaślepce, tylko że on jest zawalony plastikiem. Ja muszę, to mi się wydaje teraz jak się przyglądam, po prostu jest ten plastik urwany, jest inna przezierność. Więc to taka kosmetyka. Więc to była śruba M10. Mam też śrubę M8. I śruba M8 jest wyposażona w tak zwaną nito nakrętkę. Koncepcja jest taka, że ta nito nakrętka przyjdzie sobie w oryginalne miejsce, gdzie była mocowana ta blacha i te elementy. Ja to muszę rozwiercić. M8 to jest dziura M11 musi być. Więc porozwiercać muszę te dziury, tak żeby ta nito nakrętka tu wyszła i później ją się zaciska i elegancko śruba przechodząc przez wszystko trzyma się podłogi stabilnie. Do tego są specjalne nitownice do zaciskania. Znaczy one wyglądają jak podobne jak nitownica zwykła, tylko że z końcówkami śrub, które powodują zaciśnięcie tego. Taka nitownica kosztuje, najtańsza kosztowała 50 parę złotych, widziałem na Allegro, z tym że chyba do maksymalnie M6, więc mnie nie ratuje. Średnia cena takiej nitownicy to jest około 100 zł. Natomiast jest też metoda po prostu zaciskania na śrubę. Jest tego w internecie dużo,
ale myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Mam jeszcze M5. Myślę, że wykorzystam do mocowania tego. To też było przykręcane na śruby. Chodziła śruba przez blachę do podłogi, bo w podłodze są też dziury od śrub, od sklejki, więc po prostu w miejscach tych dziur też dam tą nitę nakrętkę w podłodze i śruba będzie sobie ładnie to trzymać. Oczywiście przy wkręcaniu śrub zastosuję smar, żeby one na przyszłość być może fajniej się wykręcały, To taka. A to jest M6. M6 też właśnie gdzieniegdzie pasowała. Od przybytku głowa nie boli. Więc tak, dzisiaj jest plan taki ambitny, żeby poprzymierzać te listwy, pozaznaczać te dziury, które faktycznie są mi potrzebne, te, które mi są niepotrzebne, które powstały, wyczyścić i co zrobić. Postanowiłem nie spawać. Tych otworów jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie. Prawdopodobnie tu i tu to jest oryginalne, a tu już jest jakiś twór. Gdzieś kiedyś ktoś robił. I tych dziur jest bardzo dużo. Jak ja bym miał to spawać wszystko, to obawiam się, że żeby mi cierpliwości, sił i nerwów nie starczyło. Więc postanowiłem, że... Ale długo gadam, już kończę. Postanowiłem, że ja to wszystko zaerstopuję, zaepoksyduję, pomaluję, a następnie na to dam po prostu żywicę. I dzięki temu nie będę przegrzewał blachy. Nie będę się musiał od spodu znowu bawić z czyszczeniem tych spawów, konserwacją, tak jak aż w taki sposób jak przy żywicy. I to będzie też szybka i myślę, że skuteczna metoda poradzenia sobie z tego. Z tym, tu jest ta moja blacha, która była bardzo zardzewiała. Od strony zewnętrznej tu przychodzą te mocowania. W ostatnie dwa dni nawet tego nie nagrywałem, bo... O, patrzcie na to. Coś mi tu na głowę spadło. Halo, kolego. Skąd ty się tu wziąłeś? Tutaj jedzenia nie ma. Ty lepiej chodź na dwór. Więc ostatnie dwa dni też przy okazji czyściłem sobie tą blachę. Tam jeszcze było w miarę ok, ale tu było aż czerwono. Tu jeszcze gdzieniegdzie są takie fragmenty. Zazwyczaj robiłem już to wieczorem na odchodne, bo zapylenie było takie, że niemal się dusiłem. Całkiem niezły syf wprowadzałem przez to do płuc, mimo że miałem maskę. Jeszcze trochę zostało, ale... To też w wolnej chwili jeszcze sobie doszlifuję. Tak już ta ilość jest znikoma do czyszczenia równo tego, co było. Tutaj coś takie dziwne jest, że to najbardziej się tak pyli. Spróbuję to jeszcze ewentualnie odtłuścić, może to zejdzie. To jest taki pył. To tyle. Gadania. Więc powolutku można sobie coś tam robić dalej. Majówka za oknem u mnie wygląda tak. Majówka w środku u mnie wygląda tak. Eksperymentalnie położyłem tą blachę. Po co ją położyłem? Położyłem ją po to, żeby w tej nowej blasze, którą tutaj wstawiałem, zrobić punkty, w których mają być otwory na śruby.
dla pewności, że wyjdzie mi to równo. W niektórych miejscach tą blachę chwyciłem śrubami. Wiem, że jest położona tak jak powinna, więc teraz w jakiś magiczny sposób będę musiał zrobić tu punkty. Niestety mazak tego nie ogarnia, więc jakimś punktakiem zaraz tutaj sobie puknę, stuknę i mi zostanie jeszcze ta jedna listwa, która tutaj przychodzi też do przyłożenia. Jak widać, ta blacha jest krótsza i do niej właśnie była przyspawana jeszcze listwa, właściwie płaskownik. No i niestety tego spawania nie uniknę, bo też chcę mieć tutaj tą prowadnicę, więc zaraz też to sobie przymierzę. Następny etap to będzie czyszczenie tego płaskownika, który jest tutaj. Jak widzicie, czyszczenie, tu są jakieś podwójne dziury, które są częściowo uszczelnione. Tu mam jeszcze śrubę do wykręcenia. Tak to wygląda. Jak to porobię, to blacha z powrotem pójdzie do pionu. Szkoda, że pada, bo mógłbym jeszcze sobie podczyścić tą blachę. A tak to nie mam prądu w aucie. Ale zaraz coś wymyślimy. Prace zastępcze. I tyle. Takie słoneczko, taka pogoda za oknem. Tak ten dzień się kończy, dzisiejszy, 1 majowy. Dzięki temu mogłem podpiąć się pod prąd i jeszcze wiertłem 11, rozwiercać te miejsca, gdzie będą mi to nakrętki. Więc rewelacyjnie. I teraz szybko kładę R-stop, aby jutro dać epoksyd, następnie Hammerite i by móc już te w tych miejscach mi to nakrętki zaciskać. Całą podłogę to i tak będę malował w późniejszym terminie, bo jeszcze muszę tą blachę troszkę wyczyścić. To jest ta wewnętrzna część, która bezpośrednio styka się z podłogą. Ona nie jest tragiczna, ale chcę ją troszkę przeczyścić i też jeszcze zaepoksydować albo restopować. Więc skoro tu jeszcze będę łaził, deptał, to szkoda, żeby tą całą podłogę malować i później ją podrzeć. No to let's do it, bo zaraz będzie ciemno. Słuchajcie, podłoga podłogą. Pracę na chwilę przerywam, ponieważ jest sobota, mam troszkę więcej czasu. Pogoda jest średnia, więc zobaczę, na ile ona mi pozwoli coś podziałać. Ale zabieram się za coś, co od dłuższego czasu też mi nie dawało już spokoju. Od strony pasażera mam to ogarnięte w jednym z odcinków. Czas na drugą stronę. Zobaczymy, na ile pogoda pozwoli mi podziałać. Ta-da! Chcąc zrobić tutaj to, muszę się też zabrać za to. Zobaczymy, jak bardzo jest to rozległe. We'll be right back.
chwilę obecną tyle mi się udało tutaj dokopać, zaczęło padać. Chyba tak nie widać. No i nie wiem, działam dalej, na ile mały deszcz pozwoli. Zwariowana ta pogoda. Po lekkim deszczu wyszło słońce. Ciekawe, czy mi się uda dzisiaj po prostu wyciąć gangrenę i wstawić chociaż pierwszą warstwę blachy. Zobaczymy. Tak to wygląda. Z tamtej strony było troszkę lepiej, niewiele lepiej, ale o ile dobrze pamiętam, to tu była dziura i chyba dotąd ta pierwsza warstwa. Tu aż sięga tyle. Dobra, dość gadania, trzeba robić. No i wstępnie przycięty szablon, z którego będę wycinał już blachę. Będzie trochę sztukowania rzeźby, bo to jest tak cienki element, że to się nie trzyma. Cześć. Słuchajcie, po co to nagrywam? Nagrywam to po to, żeby wam powiedzieć, że właśnie dzisiaj zeszło troszkę ze mnie napięcie związane z łaciatym, ponieważ dzisiaj miałem przegląd tego samochodu. Rok temu, nie cały rok temu, bo już za parę dni pyknie rok. W każdym bądź razie, jak kupowałem ten samochód, no to właśnie parę dni przed zakupem był robiony przegląd. I w sumie w tym roku, jadąc na przegląd, czy też przed przeglądem, za bardzo nie wiedziałem, czego się spodziewać. To znaczy, zazwyczaj też na wyrost biorę pewne rzeczy. W sensie, gdzieś tam myślę o tym, chociaż wcale nie mam do tego podstaw, by się obawiać. Ale tak to już jest. Nad czym zresztą też pracuję, bo w sumie jeżdżąc tym samochodem, ostatnio troszkę mało, więcej przy nim robię, ale gdy wracałem z Białegostoku nim, czy też gdzieś tu kręciłem się wokół komina, no to nic dziwnego, niepokojącego się nie działo. Ale gdzieś tam zawsze, nie znając do końca samochodu, zawsze gdzieś w głowie może się zrodzić myśl, że no może coś tam dziwnego wyjdzie na tym przeglądzie. Auto ma swoje lata, więc różnie to bywa. W każdym bądź razie byłem dzisiaj na przeglądzie i jestem uchachany, bo chociaż ten samochód wizualnie nie wygląda na super fajną ekstra sztukę. No bo ma tam jakieś rysy, wniecenia, wiecie, no, nie jest to młody samochód. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o stan techniczny, no to naprawdę byłem zszokowany, że jeżeli chodzi o hamulce przód, to jest żyleta. Jeżeli chodzi o amortyzatory, to super, chociaż one są właściwie całe nadlane jakąś tam rdzawą nalotem takim. Okazuje się, że przód i tył jest w bardzo fajnym stanie. Słabe są troszkę hamulce z tyłu, ale to też po części wynika z tego, że to są hamulce bębnowe. Zresztą no, nie od dziś gdzieś tam spotykam się z informacjami, że te czwórki słabo hamują.
W każdym razie diagnosta tak naprawdę nie miał zastrzeżeń żadnych. Jeżeli chodzi o jakieś luzy na wahaczach, na, no nie wiem, drążki i etc., etc., to też się nic nie dzieje. Odpaliłem samochód, przejechałem dzisiaj parę kilometrów, nie zauważyłem żadnych wycieków, czyli to, co tam usunąłem sobie, też wystarczyło. Więc samochód rokuje. Rokuje. I w tym czasie, gdzie dużo pracy takich blacharskich jest włożone, no to myślę, że informacja, że tutaj by trzeba było jeszcze mechanicznie do niego jakoś tam straszne rzeczy robić, no to nie podbudowałoby mnie to. Na pewno gdzieś tam w przyszłości będzie wydech środkowy do wymiany. On jest dość skorodowany, tam się sypie z tej rury, natomiast nie ma żadnej dziury. No ale to są takie zwykłe rzeczy. W każdym razie, jeżeli chodzi o zawieszenie, to jest igła i super. I właśnie się cieszę i chciałem wam to powiedzieć, że się cieszę, bo chociaż samochód nie wygląda, to technicznie widać, że jest ok, że poprzedni właściciel o niego dbał. Jak gdyby pod tym kątem i no i tyle. Fajnie. Cieszę się. Super. Takich samochodów wam życzę. A ja co? Poskładałem to do przeglądu. A teraz ciąg dalszy zabawy. Czyli został mi też tył jeszcze resztę nadkola ogarnąć. I zostało mi też tylnie poszycie tam podłogi. Tylnia listwa, gdzie są uszczelki. W sumie to ja nie wiem, bo jak ja będę ten film puszczał, czyli to, co widzieliście przed tym moim orędziem teraz, to jest na etapie chyba będzie tak, to będzie na etapie, jeszcze będziecie na etapie podłużnicy od strony kierowcy. No. Więc to się tak troszkę nie zazębia, zazębia. W każdym razie wyprzedzam fakty po części, ale przegląd jest. Więc można dłubać, grzebać dalej z myślą, że technicznie jest ok. Pozostanie mi jeszcze też ta konserwacja od spodu. No i kupę rzeczy, ale to z czasem. Dzięki za oglądanie, dzięki za wytrwanie do końca, trzymajcie się ciepło. Niech to będzie dla was dobry tydzień.